Witam serdecznie. Dziś wybieramy się na grzybki, a dokładnie na zieleniatki. Zobaczymy, co będzie. No to zaczynamy. No ja już dotarłem do tego miejsca na zieleniatki. W tamtym roku, jak tutaj przyszedłem, to paręnaście minut całe takie wiadereczko 5-litrowe i oczywiście czerwony nożyk dzisiaj jest. Wtedy było więcej liści, trzeba było kijek i się rozgarniało. Takie olchy i w nich brzuski. Prawdziwki też się trafiały, ale wątpię, że coś znajdę. To wtedy wcześniej zbierałem. No ja dzisiaj zobaczę, czy w ogóle zieleniatki są, czy jakieś grzybki rosną. Mam tutaj takich parę dobrych miejsc na te grzybki. I są to te zieleniatki w większości, te żółte, te grube. Nie te siwe, no choć nieraz może się trafi jakaś. No i pięknie. No i oto ta chwila. Pierwsze zieleniatki tego roku. Takie żółte. Śliczne te są naprawdę. Sami zobaczcie. Sobie tutaj utnę. Ta akurat robaczywa. Chwilę ją bardziej przejrzę. Tutaj drugie, one w takich kubkach rosną. Oko cieszy, że jakieś są. No, zobaczymy, jak to ze zdrowotnością ich. Dobra. No, robaczywe. Jak na razie. No jak widać, robaczywe. No ale jak wiecie, zawsze coś z grzybka zostanie. Tutaj poucinałem trochę. W tamtym roku też coś o tej porze zaczynałem. Tutaj wolno trzeba chodzić. To w liściach takich żółciutkich ciężko zauważyć. Bardziej tu pod drzewkami. No i śmieci też zawsze jakieś są. Tutaj ludzie śmiecą strasznie. Jak było czysto, to było więcej grzybów na pewno. Zawsze trzeba parę razy obejść wokół drzewka, żeby coś zobaczyć w takich trawkach tutaj. Teraz to mało liści jest. No ale jak tak popatrzycie, no zobaczcie, są tutaj, jakaś jest. Starszy okaz, nawet nie będę brał. Parę razy przeszedłem, no zobaczcie, no. Tu strąciłem jedną, też już taki starszy okaz. Bardzo trudno znaleźć. Tutaj tą ścinałem. Tutaj gdzieś była, o. Przeszedłem. Jest, dobra. Taka. Jeszcze taka. Ta ładna. Tu kapeluszyk w większości zdrowy, tylko ta jedna dziurka. Tam będzie trzeba pięknie. Może być. To co, ja szukam. Wiaderko sobie zostawię i tutaj przejdę. W takim miejscu, jak mówiłem, całe takie wiadereczko w paręnaście minut. No zobaczcie, tutaj tragedia. Ludzie kartonami wywożą śmieci do lasu. Tak nie powinno to wyglądać. Jak wiecie, mandaty wzrosły, także mniej osób powinno teraz wywozić
Niektórzy się na pewno tam trochę przestraszyli, żeby tak lasy zanieczyszczać. To już uschnięte jakieś grzybki. No i cóż ja mogę powiedzieć? Troszeczkę sobie przeszedłem. Znalazłem to, co widzieliście. Jeszcze chwilkę pochodzę. No i przejdę sobie w drugie miejsce. Jak coś znajdę, to oczywiście wam pokażę. Tutaj jeszcze jakieś małe zieleniaczki, to dopiero ruszają. Czy na takich wzgórkach też sobie lubią rosnąć. Bo jak wiadomo, jak są przymrozki, czy tam niskie temperatury, to mróz opada na trawę, czy na ściółkę. No a tutaj pod jest im wilgno, ciepło, dlatego zieleniaczki mają dobre warunki do rozwoju, żeby sobie rosnąć. Nieraz też tu jakieś kozaczki się pokażą. W tym roku jestem tu pierwszy raz w tym miejscu na grzybach. No i teraz tu pora przy drodze obczaić drugą miejscówkę. Tutaj się kończy i tak wzdłużkę przy drodze, także takie małe miejsca. Ale obfitne, obfitujące. Oj, proszę, tutaj zielona zieleniatka jakaś taka. Powinna być zdrowa. No i tego to tym sposobem trafia do wiadereczka. Nożyk zabieram i ruszam dalej. O, i tutaj widzę, ktoś chodzi, bo tutaj postrącane są. Ta zdrowa była. Ale ja je zostawiam. Tutaj kolejne młodziaczki. Na razie dwa widzę. To co, wykręcamy. No i zdrowiutkie. Dlatego je tutaj do koszyczka, wiadereczka chowamy. Troszeczkę dalej. Jeszcze jedna. Ta troszeczkę stara. I robaczywa. Jak przychodziłem na to miejsce, to spodziewałem się, że coś znajdę. No i coś się tam trafiło. No i na przykład takie tutaj dwie kolejne. Jednak trzy. Taka malutka. Wezmę ją. I tutaj jeszcze jedna. Ta ładna. Tutaj kolejną widzę. Się zakamuflowała. Oj. Zobaczcie. Kapeluszem do ziemi się stykła. Jeszcze jedna. Listek przeszkodził. No i tu taka młodziutka jeszcze. Dobra. Sobie utnę je. Wychodzi na to, że ta zdrowa, a reszta robaczywa. Sobie poprzekrajam jeszcze. Jeszcze tutaj jedna i zobaczymy za chwilę. No coś niewiarygodnego. Taka malutka zieleniatka, zobaczcie ile dziur.
tragedia, no. Już nie ma, dobra, ja sobie włożę. A żeby taka mała już była robaczywa, no. A tak to tylko trzonki i robaczywa, tak to większość zdrowa, kapelusza. O i oto dowód, białe. Sami widzicie, piękne blaszki. Zielone, żółte, tak. Każdy mówi inaczej. Są jeszcze te siwe. Ale dzisiaj ich jeszcze nie namierzyłem. Bo jak mówiłem, tu w większości są te zielone, żółte. I w takich grupkach się kryją. To co? Na dzisiaj koniec. Jeszcze po drodze może coś znajdę. Tam parę tych zieleniatek wpadło. Jutro też tu przyjdę. Jak i w parę innych miejsc. Także do usłyszenia na kolejnym wyjściu. Na grzybki oczywiście. Siemanko.